Oni na co dzień gaszą pożary, ale na Wośpie będą rozpalać wasze emocje. Pojawią się na hali Przyblanowskiej i będą też przed halą. Tam najwięcej atrakcji. Jakie atrakcje w niedzielę? To znaczy przede wszystkim będziemy o godzinie 17.15 prezentowali swoje umiejętności. Będziemy symulowali wypadek drogowy, gdzie będzie zderzenie dwóch samochodów, będą osoby poszkodowane. Będziemy chcieli wszystkim przybliżyć, jak wygląda nasza praca, jak to wygląda podczas wypadku. Będą samochody rozcinane, będą się też paliły. I może będą jeszcze dodatkowe niespodzianki w tym pokazie. Jest zimno, ale wy zadbaliście o to, żeby tym, którzy będą przed halą, nie wejdą do środka, było gorąco, prawda? Tak, oczywiście. Dzięki wielu sponsorom z terenu miasta Zawiercia, wielu firmom pozyskaliśmy środki na ugotowanie 200 litrów grochówki, co pozwala na około 600 wydanie 600 porcji. Będzie też ciepła herbata i zapewnimy, żeby nikt nie zmarł i nikt nie był głodny. Leszek, wiem, że przekazujecie też coś na licytację. Masz to, co to takiego i skąd? Tak, przekazujemy ten oto kalendarz, unikalny kalendarz, podpisany przez Julka, własnoręcznie. Mamy udokumentowane to zdjęciami. Byliście po niego w Warszawie? Byliśmy po niego w Warszawie. Nagrywaliśmy razem z Jurkiem, z jego ekipą spot reklamowy, który leci na TVP2. No zobaczymy, myślę, że dużo zarobimy na tym. No to teraz wszyscy razem, bardzo proszę na koniec, jakieś wielkie siema. 3, 4, siema! To już nie pierwszy raz, to już niemal tradycja, kiedy Straż Pożarna włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, również w Zawierciu. Panie komendancie, w jaki sposób? Powiem od początku. Jesteśmy na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Od samego początku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Straż Pożarna włącza się na terenie powiatu bardzo, bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o Straż Pożarną, to ochotnicy, czyli Ochotnicza Straż Pożarna, ale również Państwowa Straż Pożarna tutaj na terenie Zawiercia. Na terenie powiatu 10 jednostek administracyjnych i w każdej gminie coś się dzieje. Jeżeli chodzi o teren Zawiercia, pokazy ratownictwa technicznego. Jeżeli chodzi o teren Szczekocin, również pokazy ratownictwa technicznego i udzielanie pierwszej pomocy. Na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec pokazy ratownictwa wysokościowego i grupa ratowniczo-poszukiwawcza. W innych terenach powiatu pokazy sprzętu, pokazy tego, co może Państwowa Straż Pożarna, jak również ochotnicy pomóc, no, społeczności naszej. Oczywiście strażacy zabezpieczają również imprezę. Tak, zabezpieczenie należy do organizatora imprezy. Organizator zabezpiecza tą imprezę poprzez zadysponowanie zastępów z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyznaczonych do tego celu na naszym terenie. Będą to dwa zastępy z jednostki OSP Marciszów.